Cześć, witajcie wszyscy niezwykle ciepło i serdecznie z kolejnego odcinka potencjalnych upgrade'ów FIFA 17. Nim zaczniemy tą właściwą część odcinka, chciałbym Was zaprosić na kanał Dawszak, z którym prowadzę tą serię i odcinek właśnie u niego pojawi się już za kilka dni, a może nawet jutro. Kolejna sprawa, zapraszam Was oczywiście do naszej grupy Starsów na Facebooku. Jest to grupa bardzo fajna, która zrzesza widzów moich i właśnie mojej całej ekipy, do której oczywiście linki są podane w opisie. Oraz jeżeli jesteś nowy, to oczywiście zasubskrybuj mój kanał, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robisz. A dzisiaj odbiegamy sobie od BPL i przechodzimy sobie do innej ligi, a nią jest oczywiście Bundesliga, także już Was zapraszam. No i zaczynamy od pierwszego mojego typu, a więc lewy obrońca reprezentacji Niemiec, podstawowy obrońca reprezentacji Niemiec, piłkarz FC Köln, a więc Jonas Hector, który ma za sobą bardzo udany sezon w FC Köln, no właśnie w FC Köln, i to jest naprawdę, mi się wydaje, za słaby klub na tego zawodnika, ponieważ no cóż, ten zawodnik gra w reprezentacji Niemiec i jest on niesamowicie chwalony właśnie przez niemieckich kibiców, no i niewątpliwie on jest kandydatem do transferu do dużo lepszego klubu, kto wie, może do Arsenalu. No i cóż, nie zwracać uwagi na tą statystykę strzału, ponieważ tutaj się najzwyczajniej w świecie pomyliłem, gdy tworzyłem tą kartę, ale podwyższyłem mu tempo, no i przede wszystkim to statystyki obronne oraz oczywiście podania, bo oczywiście Hector gra bardzo, bardzo mądrze, no i niewątpliwie ten zawodnik ma niesamowitą przyszłość według mnie. Time to Silver Cards, a więc czas na Mohameda Dahouda, a więc zawodnika Borussia Mönchengladbach. Swoją drogą ten zawodnik dostał już upgrade potężny w FIFA 16, był na początku kartą brązową, potem dostał informa, w zasadzie potem jeszcze druga informa, kiedy był oczywiście po upgrade na kartę srebrną, no i zwieńczeniem tego udanego sezonu była oczywiście karta Team of Decision, no i moim zdaniem ten zawodnik będzie w kolejny FIFA już złoty, no i może za duży ten upgrade, może 75 overall, może karta świecąca, ale to jest oczywiście tylko mój typ, no i statystyki zostawiam Wam już do ocenienia. Nie wiedziałem, czy tego zawodnika umieścić w tym rankingu, ale uznałem, że BPL już za nami i oczywiście ten zawodnik jak najbardziej się do tego nadaje, a więc Loris Karius, były już zawodnik FSV Mainz, który oczywiście jest już zawodnikiem Liverpoolu i tam właśnie powalczy sobie o miejsce w pierwszym składzie z Simone Mignolet. Oczywiście Jurgen Klopp wybierze, kto właśnie będzie numerem 1 w bramce oczywiście Liverpoolczyków. No i ten zawodnik zaliczył bardzo udany sezon w Bundeslidze, karta Team of the Season, no i myślę, że upgrade o co najmniej 2 poziomy overall jest jak najbardziej sensowny, ponieważ już dostał upgrade'a w FIFA 16 z 78 właśnie do 79, no i zobaczymy, o ile właśnie się pomylę, a może trafię idealnie, kto wie. Kolejny zawodnik na dzisiaj to oczywiście Javier Chicharito Hernandez. Ten zawodnik w końcu znalazł klub dla siebie, klub, w którym może pokazać swoją pełnię możliwości. No i właśnie tym klubem okazał się Bayer Leverkusen. Rozegrał on kapitalny sezon w Bundeslidze. No kapitalny, no oczywiście, jeżeli miałem powiedzieć dla Roberta Lewandowskiego sezon kapitalny, to można byłoby powiedzieć, że to jest sezon bardzo dobry. No ale jak na Chicharito, to jest najlepszy sezon w karierze. No i moim zdaniem ten zawodnik dostanie upgrade na FIFA 17, co najmniej do poziomu 83. No i ten zawodnik może być naprawdę zajebistą kartą, nie bojmy się tego po prostu powiedzieć, w następnej FIFA. No i ja na pewno tym zawodnikiem zagram, chociaż, bo powiem Wam uczciwie, że jeszcze nie zagrałem tym zawodnikiem w FIFA 16, a FIFA 17 na pewno tym zawodnikiem oczywiście zagram, o ile oczywiście nie będzie za droga, prawda? No i okej, w tym odcinku to byłoby już na tyle, także jeżeli Wam się oczywiście materiał spodobał, nie zapomnijcie go oczywiście ocenić. Nie zapominajcie oczywiście o wbiciu na kanału Dawczo, z którym oczywiście prowadzę tą serię. No i jego odcinek powinien się pojawić już w niedługim czasie. Zapraszam jeszcze raz oczywiście na grupę Starsów na Facebooku, link macie oczywiście w opisie. A tymczasem to byłoby już na tyle, ja już lecę, trzymajcie się ciepło i pa pa.